Tibia to ciągle powracający temat na naszym portalu i kanale. Nie da się ukryć, że to właśnie te materiały cieszą się ogromną popularnością. Tibia ma w sobie coś takiego, co przyciąga mimo archaicznej grafiki, braku dźwięku i niewidocznego nieba. To ten dreszczyk emocji, który generują tylko najlepsze z najlepszych gier. I chociaż balans Tibii przeniósł się na wyścig zbrojeń w płaszczyźnie PvE, to fani mordobicia między graczami wciąż mają tutaj swoją niszę. Ja sam jeszcze niedawno bawiłem się na serwerze PvP, jednak teraz znalazłem schronienie w granicach świata z opcjonalną walką między graczami. Pytanie, czy Tibia oferuje coś nowym graczom? Czy to miejsce tylko dla starych wyjadaczy i nowi nie mają tu czego szukać? Przekonajmy się, zapraszam was w podróż po kawałku historii MMO. Lecimy z tematem. Tibia jest z nami na rynku od wielu lat i ciągle trzyma się na naprawdę sensownym poziomie graczy. Tibia przyciąga niczym magnes wszystkich fanów grindu i bicia mobków w milionach. Jeśli więc szukacie głębokiej fabuły, skomplikowanych NPC, to wybraliście zły adres. Tibia, chociaż oferuje ciekawy świat i fabułę, to nie podaje jej na tacy. Ukrywa ją przed naszymi oczami i wymusza wgłębienie się w świat i zadania. Jeśli więc traktujecie Tibię powierzchownie, to otrzymacie przyjemnego grindownika, który nie zarzuca was zbędnymi szczegółami, pozwalając cieszyć się ludzką i rozwojem postaci. Dla chętnych przygotowano jednak ciekawy świat, pełen sekretów do odkrycia. Pozwolę sobie na krótki opis samej gry, skierowany do osób, które nie miały styczności z tą produkcją. Wcielamy się w poszukiwacza przygód, który może wybrać sobie jedną z czterech dostępnych w grze klas postaci. Wybór odblokowuje nam się na poziomie 8 po zapoznaniu się z podstawami zabawy na Wyspie Nowym. Do naszej dyspozycji oddano następujące klasy. Knighta, który pełni w grze rolę tanka. Specjalizuje się w walce z użyciem mieczy, toporów lub buław. Bardzo dobrze posługuje się również tarczą, jednak nie posiada talentu do magii. Paladyn to święty wojownik, specjalizujący się w walce na dystans. Włócznie, łuki i kusze to jego domeny. Poza tym magia światła pozwala mu siać zniszczenie w szeregach wrogów. Czarnoksiężnik to mistrz magii ognia i energii. Sieje postrach w sercach wrogów, mając w swoim arsenale najpotężniejsze zaklęcia ofensywne. Druid z kolei to postać oferująca najpotężniejsze zaklęcia leczące i która jako jedyna ma możliwość leczenia innych graczy. Magia druida skupia się na żywiołach lodu i ziemi. Po zdobyciu 8 poziomu możemy wybrać się na tak zwany mainland, czyli kontynent, na którym dzieje się faktyczna akcja gry. W zależności od statusu naszego konta, free lub premium, do wyboru mamy różne miasta startowe. Po dotarciu na stały ląd warto odnaleźć gildię naszej klasy i wyposażyć się w zaklęcia leczące. Potem możemy ruszyć ku horyzontowi na poszukiwanie przygody. Mówię tu oczywiście w przenośni, bo Tibia jako gra z rzutem izometrycznym nie posiada stricte horyzontu. Tibia to gra, która pozwala na praktycznie nieskończoną zabawę. Nie posiada bowiem ograniczenia levelowego. Granicą jest więc nasz zapał, czy też cierpliwość do bicia kolejnych poziomów. Oczywiście obecnie wbicie 500 poziomu nie jest aż tak wielkim problemem jak kiedyś. Cipsoft bowiem regularnie rozwija grę, dodając co nowsze tereny łowieckie, adresatami tych nowości coraz częściej stają się bardziej doświadczeni gracze. Najnowszy content jest tak trudny, że padają na nim nawet najbardziej doświadczeni gracze. Warto więc podchodzić do gry z odpowiednim przygotowaniem, bowiem nawet najmocniejsze postaci mogą tu paść i stracić swój dorobek. Wielu starych wyjadaczy narzeka na zmiany, które od wielu lat pojawiają się w Tibii. Wskazują na casualizację tytułu, ale czy to jednak coś złego? Otaczający nas świat też się zmienia, a więc nic dziwnego, że i Tibia podjęła pewne kroki. Należy jednak pochwalić twórców, że nie próbowali na siłę wejść w świat gier 3D, tylko pozostali wierni swojej tradycji. Tibia z nową oprawą graficzną raczej by nie przyniosła nikomu chwały, a tylko niepotrzebne straty. Cały urok produkcji tkwi właśnie w tej retrostylistyce i zauważam ostatnio trend na tego rodzaju tytuły. O jakich aspektach casualizacji mówię? Ludzie narzekają na dodanie mountów, trenowanie AFK czy różne systemy automatyzujące grę. Nawet ja sam nie potrafiłem przyzwyczaić się do autozbierania złota i lutu, deklarując, że wolę robić to ręcznie, bo tak lubię i czuć wtedy ten powiew retro. Mounty? Bardzo fajny dodatek pozwalający nie tylko urozmaicić zabawę o łowy na różne wierzchowce,
ale też dorobić Cipsoftowi, bo przecież nie samym premium człowiek żyje. Trenowanie AFK to z kolei genialny pomysł na odejście nużącej i męczącej mechaniki, którą mało kto ma czas obecnie uprawiać. Wyskillowanie Knighta na przyzwoity poziom to zawsze była udręka, a jeśli miałbym to robić po pracy, to bym podziękował, bo nie po to sięgam po gry, żeby stać w nich w miejscu przez 3 miesiące czekając na upragniony poziom skilla. Jak więc widzicie, casualizacja to tak naprawdę sprytne obejście problemów, na które cierpiałby tytuł z powodu coraz starszego społeczeństwa gry. Nie oszukujmy się, młodzi gracze wybiorą raczej Fortnite'a albo PUBG niż Tibie. Nie dziwi też zatem jeszcze jeden element tytułu, czyli item shop. Wzbudza on ogromne kontrowersje i tutaj już trochę słusznie. Bardzo łatwo odzyskać dzięki niemu przewagę nad innymi graczami, szczególnie na nowym serwerze. A wyścigi zbroje na takich stały się ostatnimi czasy całkiem popularną rozrywką. Wydajemy trochę kasy i siup, nieograniczony praktycznie niczym, poza naszym portfelem zasób podków już czeka. Item shop trochę ułagadza możliwość handlu walutą premium, dzięki czemu bardziej obrotni gracze zarobią na paka w grze. Jeśli trafił na ten film jakiś nowy gracz, to zapewne zdziwi się słysząc, że w grze oprócz item shop mamy też premium account. Dla niewtajemniczonych jest to upgrade konta, który odblokowuje nam 90% kontentu gry. Jest więc praktycznie obowiązkowy, jeśli myślimy o poważnej grze w Tibie. Nigdzie w darmowych strefach nie znajdziemy tak wydajnych ekspowisk. Wiele bajerów, jak chociażby trening offline, jest zamkniętych za tą płatną granicą. Warto więc mieć to na uwadze. Pogadaliśmy o Tibi, pora więc zastanowić się, czy warto sięgać po ten tytuł w 2020 roku. I jak zawsze zdania ekspertów będą podzielone, dlatego ja wyrażę swoją skromną opinię. Według mnie Tibia to świetny tytuł dla osób, które szukają grindownika w stylu retro. Populacja niektórych serwerów jest całkiem słuszna, warto więc zrobić przed startem research. Dodatkowo w miarę regularnie startują nowe serwery, więc warto pomyśleć o zabawie na takim młodziutkim community. Młodziutkim w sensie levelowym, bo doświadczonych graczy tam nie brakuje. Jednak uczucie budowania community to z pewnością mocna strona tytułu. Jeśli przeraża was wydanie 30 zł na miesiąc na pak, to sobie Tibie darujcie. Granie na darmowym koncie mija się zbytnio z celem. Oczywiście w ramach przetestowania, o co w tej całej Tibi chodzi, to jak najbardziej dobra opcja. Stare wigi, które narzekają na zbyt niski poziom trudności, mogą spróbować powrócić do tytułu, bo ostatni patch dodał strefy znacząco podnoszące poziom trudności i potrafiące stanowić wyzwanie nawet dla graczy na 1000 poziomie. Tibia to ciekawy przypadek, w którym współczesność spotyka się z retro. Coraz więcej mechanik stopowych MMO pojawia się w tym tytule, pozostaje on jednak wierny swoim korzeniom i nie zmienia na siłę swoich mechanik, byle tylko wpasować się w trendy. Daje też opcje, które pozwalają cieszyć się grą zarówno świeżynkom, jak i starym tibijskim wilkom, które zęby zjadły na młóceniu demonów i innych potworności. Jeśli szukasz tytułu MMO w stylu retro, a Runescape to nie twoje klimaty, bo grafika jest zbyt 3D, Tibia czeka na ciebie i zaprasza w swoje tęskne ramiona. Tym pozytywnym akcentem dziękuję wam za uwagę, zachęcam do lajkowania, subskrybowania i komentowania. Zapraszam również na następne materiały. Ciao!